Z tej strony Jakub Bodziony i jak w każdy piątek zapraszam na program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na Facebooku i YouTubie, a później na najpopularniejszych serwisach streamingowych takich jak Spotify czy Apple Podcasts. Dziś temat nie tyle zagraniczny, co raczej globalny. W Glasgow kończy się 26. szczyt klimatyczny nazywany COP. Podczas minionych dwóch tygodni aktywiści, delegaci poszczególnych krajów, lobbyści, politycy, członkowie rodzin królewskich, politycy i gwiazdy wielkiego ekranu debatowali nad tym, jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz jak zatrzymać globalny wzrost temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza, a w najlepszym scenariuszu poniżej 1,5 stopnia. To ostatni moment na zażegnanie sporów, bo to, co znajdzie się w dokumencie końcowym, który powstanie na koniec tego dorocznego szczytu ONZ, posłuży jako przewodnik w globalnej walce ze zmianami klimatu. Problem w tym, że to osiągnięcie konsensusu jest szczególnie kluczowe, bo reprezentanci ponad 190 krajów, muszą zgodzić się na każde słowo końcowego tekstu. Co ciekawe, już zanim delegaci zjechali się do Glasgow, część osób określiła tegoroczną inicjatywę jako porażkę. Poprzedni szczyt klimatyczny, który odbywał się w Madrycie, zakończył się fiaskiem, nie udało się ustalić tego wspólnego, końcowego dokumentu i pomimo lat negocjacji i rozmów, które w tym formacie trwają już od 1992 roku, emisje gazów cieplarnianych ciągle rosną, kryzys bioróżnorodności się pogłębia, a ekstremalne zjawiska pogodowe są coraz częstsze i bardziej destrukcyjne w skutkach. Przez wiele osób obserwujących kolejne debaty polityków przemawia gorycz i frustracja, że piękne słowa wypowiadane przez polityków podczas kolejnych szczytów i kolejnych debat nie przekładają się na rzeczywistość. Czy tak rzeczywiście jest? O tym w pierwszej części naszego spotkania rozmawiam z Janem Ślązakiem, studentem i aktywistą, który jest teraz na miejscu w Glasgow. Cześć, Jasiu. Cześć, cześć. Cieszę się, że zostałem zaproszony. Dziękuję bardzo za zaproszenie i te krótkie słowa wstępu. Bardzo nam miło, że znalazłeś czas, bo wiem, jak się umawialiśmy wcześniej na tę rozmowę, to mówiłeś, że de facto od rana do wieczora jesteś zajęty. Powiedz w takim razie, jak wygląda w ogóle sytuacja na miejscu z twojej perspektywy? Tak, to znaczy staram się być tu na miejscu od samego rana, jak tylko otworzą, prawda, COP, czyli to jest o godzinie 8 rano. I już właściwie od rana są wydarzenia plenarne, negocjacje lub jakieś wydarzenia towarzyszące, panele, eventy. No ale także działam wewnątrz tej struktury YANGO. To jest jakby oficjalne constituency, czyli nie wiem, jak to do końca na polski przetłumaczyć, okręg wyborczy wewnątrz UNFCCC. No i tam mamy spotkania koordynacyjne, jakieś takie briefingi na każdy dzień. No a później staramy się zacząć już, że tak powiem, pracę wewnątrz poszczególnych grup roboczych. Ja akurat jestem częścią tej grupy roboczej ACE, to jest Action for Climate Empowerment. No i przez ostatnie dwa tygodnie pracowaliśmy nad jakby naszym oficjalnym stanowiskiem YANGO, ACE Working Group, które staraliśmy się przekazać delegatom poszczególnych krajów. No i w tym momencie staramy się, żeby przynajmniej część z tych naszych stanowisk czy punktów znalazł się w tych dokumentach końcowych. A wczoraj, jak prawdopodobnie Państwo wiecie, ukazały się już pierwsze szkice tych finałowych deklaracji, które mają, powiedzmy, zamknąć COP w Glasgow. No i są dosyć rozczarowujące, przynajmniej dla mnie, więc staram no się właśnie, jeszcze ale coś... Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym. Mówiłeś, że od rana do wieczora de facto bierzesz udział w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach czy debatach. Powiedz, jak to wygląda, to znaczy jaka jest rola aktywistów w tego typu wydarzeniu? No bo jedno to są delegaci, to są reprezentanci poszczególnych państw,
którzy muszą coś ustalić i to jakby ich praca na końcu ma się zsumować w ten dokument końcowy, ale ty uczestnicząc w tego typu wydarzeniach, jakby jaka jest twoja rola i jak to wygląda jak naprawdę ten twój dzień od momentu, jak mówiłeś, że wchodzisz tam do środka, jesteś, nie wiem, 9-10 rano i jak to dalej wygląda? To znaczy tak, oczywiście jak zauważyłeś, ta rola jest być może zupełnie inna w zależności od tego, czy jest się obserwatorem. Ja akurat jestem obserwatorem po prostu, tak wygląda moja tutaj legitymacja. Mam wstęp jakby na wszystkie wydarzenia plenarne, nawet negocjacje, o ile są otwarte, niektóre są zamknięte i to zależy od po prostu krajów, czy tak zwanych parties, czy one zgadzają się na udział obserwatorów. Natomiast te wszystkie panele eksperckie, czy po prostu jakieś wykłady są otwarte dla wszystkich i w nich biorą udział delegaci, obserwatorzy, media, więc tak naprawdę każdy może sobie zorganizować swój dzień dowolnie, to znaczy może śledzić te główne negocjacje, ale także nie musi, może także chodzić po prostu po kopie na różne ciekawe spotkania i po prostu słuchać, notować, zadawać pytania, później wchodzić w interakcje z prelegentami. No i oczywiście staram się robić także i to. Natomiast ja byłem na kilku już wydarzeniach plenarnych, o ile miałem tam wstęp. Oczywiście te zeszłotygodniowe wielkie wydarzenia z głowami państw, przywódcami, to one były zamknięte kompletnie dla obserwatorów, co było także dla mnie czarowujące. Co prawda nie jest to wyjątek na tym kopie. One zawsze są zamknięte dla jakby szerszej tutaj powiedzmy publiczności. No z tym, że w tym roku zwłaszcza z uwagi na wirus COVID ta ilość obserwatorów dopuszczanych do negocjacji jest bardzo, bardzo znikoma. No co też właśnie zarzucano tutaj prezydium Wielkiej Brytanii i UNFCCC, że to jest najbardziej ekskluzywny i wykluczający COP w historii. Ale to powiedz, jak wyglądają relacje pomiędzy właśnie tą stroną aktywistyczną a delegatami. Ja oglądałem takie różnego rodzaju materiały już stamtąd i na przykład jest ta droga, którą delegaci przechodzą do tych zamkniętych drzwi, do tej wielkiej plenarnej sali. I podczas tej drogi oni się muszą konfrontować z protestującymi, którzy domagają się, na czele oczywiście z Gretą Thunberg, ale również z różnymi innymi organizacjami i aktywistami, którzy domagają się, żeby skończyć to gadanie i żeby wreszcie przejść do działań. A jak wyglądają relacje wasze na samej konferencji? To znaczy, wy możecie przedstawiać im później jakieś swego rodzaju rekomendacje, czy możecie ich przekonywać do swoich racji, czy tutaj są dwie strony, które raczej nie wchodzą za bardzo ze sobą w interakcję? Nie, absolutnie. Jak najbardziej możemy wchodzić w interakcję z delegatami. Ja sam byłem także na spotkaniu z polską delegacją, z polskimi negocjatorami tutaj w Glasgow. Spotkanie było organizowane przez Młodzieżową Radę Klimatyczną, na które zostałem także zaproszony jako po prostu młody Polak w Glasgow na kopie. Więc jakby ta wymiana jest, zawsze można też podejść do biur delegacji, zapukać, porozmawiać, wręczyć delegatom kod QR albo dosłownie jakiś kawałek papieru z powiedzmy szkicem naszych decyzji czy z naszymi postulatami, więc to, o czym wspomniałeś, jakby mówię wyłącznie w mojej opinii i tutaj reprezentuję wyłącznie samego siebie, ale uważam, że to, co działo się poza COP-em na terenie Glasgow i miasta,
A to, co dzieje się w środku, rzeczywiście, no, nie, chyba na tej linii nie było jakiejś głębszej interakcji. To znaczy Greta wydaje mi się to Fridays for Future. Tak, bo również doszło do jednego z tych wielkich protestów, ogromnych marszy właśnie przez Glasgow i to był ten piątek dla klimatu. Tak, dokładnie. I wtedy te wypowiedzi, chociaż ona już chyba wcześniej, na samym początku COP-u miała to swoje wystąpienie z chyba już teraz słynnym bla, bla, bla. I wydaje mi się, że to było jest krzywdzące także dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są w środku i starają się jakby podziałać i wywieramy presję bezpośrednio na polityków, delegatów tutaj w środku, a jednak kompletne spisywanie na straty konferencji na samym właściwie początku, no uważam, że było dosyć krzywdzące, zwłaszcza, że światowe media no szybko podłapały to, co się działo na ulicach, aniżeli to, co się dzieje w środku, a tutaj też jest dużo akcji, jakichś szybkich protestów, happeningów. Jest naprawdę dużo, dużo młodych ludzi, co myślę trzeba podkreślić, że w tym roku pierwszy raz odbyła się konferencja Youth for Climate w Mediolanie i to była ta część jakby tej współpracy Włoch i Wielkiej Brytanii w organizacji tegorocznego COP-u, która okazała się wielkim sukcesem i właśnie w tym szkicu wczorajszym mamy podkreślone, że takie konferencje młodzieży dla klimatu będą odbywały się co roku. Tak, ale ty na początku naszej rozmowy wspomniałeś mimo wszystko, że ten draft tej końcowej umowy jest dla ciebie rozczarowujący. Dlaczego? Tak, dlatego że ja i znowu mogę mówić tylko za siebie, ale uważam, że ten język jest zbyt gładki, zbyt taki szeroki. Znowu wydaje mi się, że nie będzie to tak wiążące jak presja czasu i ludzi by oczekiwała, prawda? Nie ma też wzmianki o prawach młodzieży i dzieci, ani też jakby roli młodzieży w procesach decyzyjnych bezpośrednio, to znaczy ja liczyłbym na jeszcze większy właśnie udział młodych ludzi w tutaj procesach bezpośrednio w negocjacjach, być może już nawet jako oficjalni delegaci krajów, aniżeli tylko właśnie tacy obserwatorzy, którzy mimo wszystko niewiele mogą. Ale to myślisz, że jeszcze ten draft może ulec zmianie zgodnie z tym, czego byście oczekiwali, czy uważasz, że to już są raczej stracone kwestie? Nie jestem pewny. Wiem, że dzisiaj jeszcze będziemy ścigali tutaj delegatów i próbowali się do nich dotrzeć. Natomiast no, jest właściwie już ostatni dzień. Oczywiście te negocjacje pewnie się przedłużą do soboty, niedzieli, bo tak to zwykle bywa. Natomiast jest jakby młodzież i te kwestie młodzieży, praw dzieci czy młodzieży, czy także kobiet, to jest tylko część. Jest jeszcze wiele kwestii, które pozostawiałyby wiele do życzenia w tym ostatnim szkicu, więc ciężko mi powiedzieć, czy coś jeszcze się zmieni. Mam nadzieję, że tak, że to nie będzie COP flop, jak to właśnie mówi ta bardziej aktywna część Fridays for Future, tylko to będzie sukces.
To życzymy Ci w takim razie powodzenia w tych ostatnich godzinach, a raczej dniach kopu, tak żebyś faktycznie ścignął te osoby, do których chcesz jeszcze dotrzeć. Dzięki wielkie, że znalazłeś czas i do zobaczenia pewnie następnym razem. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że miałem okazję porozmawiać z Tobą i z kulturą liberalną w szerszym kontekście, więc dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, do zobaczenia. A teraz zapraszam naszego drugiego gościa, czyli Kacpra Szuleckiego z naszej redakcji. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kacper, jak w takim razie ty postrzegasz tą relację, którą mogliśmy usłyszeć przed chwilą ze środka całego wydarzenia? Ty jesteś po tej stronie raczej osób rozczarowanych tym bla 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 od Grety Thunberg, czy raczej po tej stronie, która myśli, że rzeczywiście kopy są potrzebne i dają określone efekty? Gdzie ty się znajdujesz tutaj w tym sporze? Ja zgadzam się z Jankiem i bardzo cieszę się, że on to odpowiedział, dlatego że mi by może nie wypadało przez to, że nie jestem tam na miejscu i jakby nie uczestniczę w tym, niestety bardzo mu zazdroszczę w tym też, że właśnie słowa Grety Thunberg, które padły tak naprawdę jeszcze przed szczytem, są krzywdzące i są krzywdzące dla jego uczestników i też jakby mam wrażenie wyrażają jakieś niezrozumienie dla całego tego procesu i w ogóle tego, jak funkcjonuje polityka klimatyczna. Mam wrażenie, że to jest trochę takie, no taka krytyka dla samej krytyki i marudzenie, które jakby do pewnego czasu było takim kubłem zimnej wody i to było bardzo istotne. Mam wrażenie, że w ogóle jakby Greta Thunberg odgrywała i dalej tak uważam, ogromnie ważną rolę dla przebudzenia pewnego nowego rodzaju aktywizmu klimatycznego. Natomiast wylewanie tutaj dziecka z kąpielą i twierdzenie, że po prostu jakiekolwiek globalne negocjacje są bez sensu, ponieważ nie wiem, nie doprowadzają do zmiany tu i teraz, jest, nie chcę używać tego słowa, bo to, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakby tak protekcjonalnie, ale to jest po prostu naiwne i też groźne, dlatego że to nie są jacyś kosmici, którzy spotkali się tam w Glasgow. Tak jak powiedział Jan, to są przedstawiciele państw, 197 państw stron konwencji ramowej ONZ do spraw zmian klimatu. I jeżeli nie jesteśmy obywatelami Chin, albo Rosji, albo Arabii Saudyjskiej, albo nie wiem, Korei Północnej, to my wybieramy tych ludzi, którzy tam jadą w pewnym sensie, to znaczy no to są nasi przedstawiciele demokratycznych państw. Tak, więc jeśli mamy na przykład pretensje do tego, w jaki sposób realizowana jest polityka klimatyczna tam, no to należałoby raczej wymienić rządy u siebie, a nie nasze kraje. Tak, dokładnie, tak uważam. I no, natomiast pytałeś o to, czy jestem zawiedziony. Nie, wydaje mi się, że to już jest całkiem udany COP i jest szansa, że to będzie w ogóle udany szczyt. Nie przeceniałbym. Czyli nie spodziewasz się tej powtórki z Madrytu? Nie, nie spodziewam. Może tak, mam nadzieję, że nie będzie powtórki z Madrytu. Wiele wskazuje na to, że nie będzie. Przede wszystkim dlatego, że prezydencja Wielkiej Brytanii jest bardzo ambitna. Nawet można powiedzieć nadambitna, znaczy jest gotowa już jakby ogłaszać sukcesy, zanim one tak naprawdę zostaną w pełni ustalone. Na przykład, nie wiem, ogłoszono, że Indonezja podpisała się pod jakby zakazem wycinki lasów tropikalnych. Indonezja potem musiała się z tego wycofać, znaczy musiała. No, wycofała się z tego, bo tak naprawdę nie chciała tego podpisywać, ale widać, że prezydencja, jakby wszyscy ci, którzy się zajmują kierowaniem tym ze strony Wielkiej Brytanii, bardzo im zależy na tym, żeby to było naprawdę przełomowy szczyt, a to jest istotny element tego, żeby ten szczyt rzeczywiście okazał się sukcesem. Ale to powiedz, co w takim razie do dzisiaj, czy do teraz udało się ustalić? Co wiemy już, czy ta szansa na przełom ona rzeczywiście jest i co musiałoby się wydarzyć, żeby ten szczyt, jak mówisz, był przełomowy? Może zacznijmy troszeczkę od jakby takiego wyjaśnienia, czym właściwie są te szczyty i czego można się po nich spodziewać, dobrze? Bo mam wrażenie, że tutaj jest jakby taka, czasami te jakby oczekiwania są zupełnie bezpodstawne, ponieważ ludzie mają wrażenie, że szczyty dotyczą czegoś innego. Na przykład pojawiają się takie opinie, że to są jakieś, nie wiem, zebrania możnych tego świata i jest ogromne oburzenie. Grupa klimatyczna.
Tak, albo chociaż nie wiem, mam wrażenie, że komuś się to pomyliło ze szczytami w Davos. Czymś Znaczy, takim. wydaje mi się, że to wiesz, to się też bierze z takiego tej takiej otoczki medialno-popkulturowej dookoła tego. No, na przykład Jasne. chociażby, że biorą tam są na szczytach klimatycznych obecnie aktorzy czy jakieś gwiazdy, dookoła cała ta strona aktywistyczna. Także wydaje mi się, że tutaj łatwo jest o pomylenie tego z czymś, czy właśnie utożsamienie z tego z czymś, czym naprawdę to nie jest, przez to, że po prostu wiele osób komentuje de facto negocjacje polityczne. Tak, to prawda, to jest dokładnie tak jak mówisz i też fakt, że to już jest 26 szczyt COP, czyli to właśnie konferencja stron, że konwencja ramowa została podpisana w 92 roku, czyli w przyszłym roku będzie 30 lat od jej podpisania, a emisje globalne rzeczywiście nie spadają, no to jest coś, co jakby, jeżeli się patrzy na to z zewnątrz, no to Na rzeczywiście jest pierwszy rzut oka, porażka. no to chyba Tak. nie wyszło, tak? Ale to jest po prostu tak ogromnie skomplikowany problem i walka ze zmianami klimatu i obniżanie emisji na poziomie globalnym to naprawdę nie jest coś, co da się załatwić w 2 tygodnie. I jakby ten proces no, ma swoją logikę i warto się jej przyjrzeć, zanim się ją oceni. To najistotniejsze jest porozumienie z Paryża z 2015 roku, które wprowadziło kilka nowych elementów, jakby przełamało pewien impas, który trwał od wielu lat, czyli na początku XXI wieku. Kilka rzeczy, które jakby zostało wprowadzonych, najistotniejszych, to jest oparcie jakby całego systemu na takich dobrowolnych celach krajowych, to się nazywa NDCs, Nationally Determined Contributions. Każdy kraj, strona porozumienia musi takie cele przedstawić. No i to już jest był wtedy ogromny skok do przodu, dlatego że wcześniej cele emisyjne, czyli redukcje emisji, dotyczyły tylko krajów rozwiniętych, czyli krajów pierwszego i drugiego świata w tym zimnowojennym języku, Polski między innymi też, czy Unii Europejskiej bardziej. Natomiast teraz dotyczy to wszystkich 197 państw stron. No i teraz tak, co... Tylko wejdę ci w słowo, tutaj też zarzutem jest na przykład właśnie to, co ty nazywasz postępem, teraz jest postrzegane jako problem i wada, no to fakt, że te cele właśnie są dobrowolne i tak naprawdę nie są egzekwowane, więc państwa mogą sobie powiedzieć de facto, co chcą i tak nikt ich tego nie rozliczy. No i na przykład pojawia się o tym, że te cele ogłoszone w Paryżu do 2020 roku miała być część ich zrealizowana czy określona, no i to się nie stało. Jasne, ale to też trzeba rozumieć, że na poziomie ONZ, to znaczy jakby w tej wspólnocie suwerennych państw świata, no nie ma żadnej takiej siły, która byłaby w stanie odgórnie egzekwować cokolwiek. To znaczy albo państwa realizują swoje postanowienia, albo tego nie robią. To wszystko zależy od umowy między nimi. No i właśnie to, co robiło porozumienie w Paryżu, to było to, że te cele, owszem, są dobrowolne, natomiast istnieje wspólny jakby cel, którym jest redukcja globalnego ocieplenia czy powstrzymanie globalnego ocieplenia do poziomu maksimum 2 stopni, a w najlepszym wypadku 1,5 stopnia średniego wzrostu temperatury do końca wieku. Czyli mamy jakby taki wspólny cel, do którego dążymy i wszystkie kraje muszą deklarować swoje cele otwarcie i jakby no w blasku reflektorów. A to oznacza, że no jakby mają tą motywację do tego, żeby to robić i kiedy już to zrobią, to niełatwo jest im się z tego wycofać. Więc tu jest jakby taki mechanizm, który się nazywa no soft governance, który nie jest może wiążący w takim sensie, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na przykład nie obowiązuje prawo krajowe, czy nawet prawo wewnątrz Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że tego prawa nie ma i to nie znaczy, że jakby te zobowiązania są bezwartościowe. To jest naprawdę duży postęp moim zdaniem. I teraz czyli tak. Ta presja polityczna, jak już coś zostanie zadeklarowane, to ona jest skuteczna, tak? To znaczy nie jest prawem, które ma sankcję konkretną, ale jakby może być skuteczna przez to, że po prostu nacisk określonych na przykład państw jest na tyle duży, że po prostu działa. No właśnie, ma szansę być skuteczna, dlatego że nacisk przychodzi z różnych stron. I teraz właśnie, skoro już państwa deklarują te swoje cele, to co 5 lat następuje rewizja tego, co one zadeklarowały i ona ma takie 2 poziomy. Pierwszy to jest coś, co się nazywa globalny przegląd, global stocktake, kiedy i to jest właśnie to, co jakby następuje w tej chwili, czyli państwa sprawdzają, na ile te cele, które zadeklarowały, sumują się do tego wspólnego celu redukcji, znaczy ograniczenia ocieplenia do 2 stopni. No i tu właściwie co wiemy w tej chwili? Przed COP-em wiadomo było, że globalne ocieplenie prawdopodobnie będzie nawet większe niż 2,7 stopnia. Natomiast
już teraz wiadomo, że na podstawie tych nowych obietnic, które zostały poczynione na COP-ie, scenariusz optymistyczny, gdyby wszystko się udało wdrożyć tak, jak jest powiedziane jakby w tych deklaracjach, oznacza ograniczenie emisji potencjalnie do 1,8-1,9, znaczy ograniczenie wzrostu temperatur do 1,8-1,9 stopnia Celsjusza, a to jest naprawdę dużo. Natomiast Climate Action Tracker to jest taka inicjatywa, która rzeczywiście jakby śledzi to, jak te emisje się układają i jak te obietnice się przekładają na rzeczywistość. Mówi o optymistycznym wariancie na razie 2,1 stopnia, ale tutaj może do tego jeszcze wrócimy, podkreśla, że same cele te jakby długoterminowe, owszem, są ambitne, czyli te do 2050, 2060 roku, natomiast problemem są cele krótkoterminowe, do 2030 roku, bo one na razie nie dają jakby powodów do optymizmu, ale jest jeszcze drugi mechanizm, to się nazywa ramy przejrzystości, sprawdziłem w oficjalnym tłumaczeniu porozumienia z Paryża po polsku, czyli Enhanced Transparency Framework, i tam sprawdza się, na ile państwa rzeczywiście wypełniają swoje własne obietnice. I tego nie robią państwa, tego nie robi się tak bardzo otwarcie, to robią eksperci. I to jest jakby taki bardziej zamknięty proces, dlatego też, że państwa właśnie jakby no nie zgadzają się na to, żeby wszystko działo się aż tak na widoku. No transparentne. Tak. No właśnie, więc no i z ważnych rzeczy, które mogą nastąpić na jakby w tej ostatecznej deklaracji z Glasgow, jest zmiana tego 5-letniego cyklu deklaracji i rewizji na cykl 2-letni albo nawet coroczny. I to by było coś naprawdę fantastycznego i to by był ogromny skok naprzód w globalnych negocjacjach klimatycznych, bo to by oznaczało, że już pod koniec przyszłego roku państwa musiałyby znowu zrewidować swoje ambicje, a jak widzieliśmy już jakby no, te ambicje rosną rzeczywiście w ciągu ostatnich 5 lat, no, jakby te zbliżamy się coraz bardziej do tego celu 2 stopni. Także naprawdę nie wylewałbym tutaj dziecka z kąpielą, to są jakby te takie ramowe deklaracje. Jeżeli chodzi o takie bardziej szczegółowe rzeczy, to na przykład Indie ogłosiły cel neutralności klimatycznej do 2070 roku i bardzo ambitne cele do 2030 roku, na przykład 50% energii ze źródeł odnawialnych. Bardzo ambitne cele ogłosił Wietnam, Indonezja, Nigeria, Nepal, Namibia, Uzbekistan. Wiem, że to nie wszystko są kraje, które powiedzmy no, zajmują czołówki gazet normalnie, ale to jest istotne, bo to są wszystko kraje, które na przykład w ogóle nie były stronami protokołu z Kioto, to znaczy nie były stronami tego aneksu pierwszego tak zwanego, czyli tego, który obejmował jakby zobowiązania do redukcji. Także wydaje mi się, że właśnie to, o czym ty mówisz, to nie do końca się przebija. Na przykład przebija się to, że sam Xi Jinping i Władimir Putin byli nieobecnymi. No dobrze, oni byli nieobecni, natomiast rosyjska i chińska delegacja przecież tam są, pracują nad konkretnymi rozwiązaniami i właśnie takie co minister spraw zagranicznych bodajże Tuwalu nagrał przemówienie, które już obiegło chyba czołówki wszystkich mediów na świecie, to znaczy on był, będąc w swoim kraju, nagrał przemówienie dla COP-u i tam stał po kolana w wodzie w swoim własnym kraju. To są takie bardzo plastyczne i rzeczy, które działają na wyobraźnię, natomiast one się troszeczkę nijak mają do tych politycznych umów i deklaracji, które są po prostu bardzo żmudną pracą, dlatego właśnie musi zostać podpisane przez wszystkie te właśnie parties, czyli te strony tej konferencji. A powiedz, co z tego wynika dla Polski, bo był taki moment bodajże niedługo po rozpoczęciu konferencji, to znaczy, że poszła taka informacja, że Polska podpisała tą deklarację o rezygnacji z węgla w latach 30., czyli coś, co znacznie by wykraczało te deklaracje, które na przykład poczyniono wcześniej tutaj w Polsce, w Warszawie, i jednocześnie wywracałoby de facto całą umowę z górnikami, o której wielokrotnie też już rozmawialiśmy tutaj i o której pisaliśmy na łamach kultury liberalnej, która zakłada de facto wydobywanie czy korzystanie z węgla do końca lat 40. prawie. Później Aleksander Brzuska, rzecznik Ministerstwa Klimatu, na Twitterze szybko dementował różne te informacje. Mówił, że Polska oczywiście podpisała tego typu deklaracje, natomiast tam było takie rozróżnienie, że kraje rozwinięte do właśnie w latach 30. będą rezygnować z węgla, a kraje rozwijające się w latach 40. i pan Brzuska chyba szybko nas zakwalifikował jednak do krajów rozwijających się, mówiąc o tym, że oczywiście Polska raczej będzie tutaj w latach 40. rezygnować z węgla.
No tak, Polska Indonezją Europy rzeczywiście i to jest trochę smutne, bo jakby granie tą kartą my biedni rozwijający się już trochę, mam wrażenie, że Polska próbowała to robić od dłuższego czasu. No jakby co to znaczy dla Polski? Ta deklaracja na temat węgla jest częścią jakby takich dodatkowych procesów, które trwają wokół COP-u, które nie są sednem. Prezydencja brytyjska bardzo się stara, żeby jak najwięcej było tego typu deklaracji. Była oprócz tego deklaracja, jakby globalna obietnica w sprawie metanu, ograniczenia emisji metanu. To jest istotne dla państw produkujących przede wszystkim ropę i gaz. Była deklaracja w sprawie lasów i użytkowania ziemi. Była deklaracja 26 państw w sprawie powstrzymania finansowania paliw kopalnych. Była deklaracja kolei prywatnych, głównie jakby darczyńców, 8,5 biliona dolarów na pomoc RPA w wyjściu z odejściu od węgla. Tak, znaczy tutaj jeszcze warto dodać to, że jedno to jest kwestia pieniędzy, to znaczy w jaki sposób sfinansować na przykład zieloną transformację w poszczególnych krajach, ale druga kwestia finansowa to jest ta kwestia odszkodowań, czy raczej reparacji, to znaczy dla krajów, które szczególnie cierpią, i tutaj nie mówię akurat o reparacjach, których strona polska się domaga wielokrotnie ustami Arkadiusza Mularczyka, natomiast tych właśnie krajów, które szczególnie są doświadczone przez zmiany klimatyczne już teraz w tym momencie, a tak naprawdę dokładają się do kryzysu klimatycznego w jakichś ułamkach procent, to znaczy ich emisje są z perspektywy globalnej niemal pozbawione znaczenia. No tak, no to jakby dotyczy to w ogóle transferu do państw tych najbardziej wrażliwych i pomocy im w adaptacji do zmian klimatu, ale oprócz tego jest jakby cała kwestia sprawiedliwej transformacji. Tutaj wracamy do Katowic w 2018 roku i deklaracji dotyczącej sprawiedliwej transformacji, którą z kolei polskiej prezydencji udało się wtedy przeforsować, która była bardzo ważna w ogóle dla świata, a dla Polski w pewnym sensie szczególnie. Natomiast tu znowu to jest trochę skomplikowane, dlatego że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym nasze deklaracje tak naprawdę są filtrowane przez wspólną deklarację Unii Europejskiej. My nie składamy swojej własnej, tych dobrowolnych celów krajowych, tylko dokładamy się do unijnego celu, który, jak wiemy, jakby został ustalony przez Fit for 55 na tym poziomie dość ambitnym. No i teraz jeszcze zatrzymajmy się na chwilę, to jest Fit for 55, to jest program, który właśnie zakłada transformację unijnej gospodarki, zarówno pod względem energetycznym, ale też pod względem transportu. To jest ogromny program, który na razie jego ramy są ustalane przez Komisję Europejską i później będzie dalej akceptowany w państwach członkowskich. No, prawica oczywiście nim straszy, ale rzeczywiście on już jest jakby takim podstawowym frameworkiem, dokumentem, na którym my pracujemy jako członkowie Unii Europejskiej i który, tak jak mówisz, jest de facto podstawą unijnego stanowiska na samym COP-ie. Tak jest. I teraz jakby no problemem Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej jest to, żeby w jakiś sposób zorganizować to tak, żeby ten cel wspólny, znowu tylko na poziomie unijnym, podzielić na państwa członkowskie, tak żeby on rzeczywiście został osiągnięty. No i Polska tu jakby tak naprawdę ważniejszą bitwę Polska będzie jednak zawsze rozgrywać właśnie w Brukseli niż na COP-ach, dlatego że na COP-ach rzeczywiście my nie musimy mówić niczego wielkiego, możemy się włączać w różne inicjatywy, ale tak naprawdę jedziemy tam jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, więc jakby tu pod tym względem wielkie rzeczy się dla Polski nie staną. Ta deklaracja odejścia od węgla jest istotna o tyle, że gdzieś tam pewnie zawsze będzie można Polskę łapać za rękę i powiedzieć, hej, ale podpisaliście przecież taki dokument i skoro podpisaliście też pewne dokumenty unijne, no to może wypadałoby rzeczywiście mieć jakieś rozwiązania krajowe idące w tym kierunku. No, ja osobiście sądzę, że rzeczywiście Polska odejdzie od węgla w latach 30., a nie w latach 40., no ale to jakby jest temat na inną rozmowę. Tak, no myślę, że raczej zmuszą nas do tego też warunki gospodarcze tak naprawdę. Zresztą ten dokument, o którym wspomnieliśmy już, czyli to porozumienie z związkami górniczymi, który został podpisany kilka miesięcy temu, prawdopodobnie zostanie zakwestionowany w ogóle przez Komisję Europejską, bo on zakłada ogromną skalę pomocy publicznej, która z dużym prawdopodobieństwem zostanie w jakiś sposób oskarżona przez Komisję. Kacper, co ty byś uznał za największy sukces, jeśli by się udało dogadać, osiągnąć na tym szczycie w Glasgow?
To jest dwa najważniejsze elementy moim zdaniem tej deklaracji końcowej, która, no, która jest dokumentem politycznym, jak ja mówiłem, ona też nie jest tak naprawdę częścią całego procesu. To jest tylko takie coś, co wyznacza pewien kierunek i pokazuje jakby co, jak szybko i w jaką stronę płynie te, ten wielki statek ONZ-owski. To będzie właśnie to, czy uda się skłonić państwa do tego, żeby wróciły w przyszłym roku z nowymi deklaracjami. I tu już wiadomo, że niestety część państw jest przeciwna. Wiemy, że tymi hamulcowymi w tegorocznego COP-u są przede wszystkim Rosja, Arabia Saudyjska, Brazylia i Australia. No i dodatkowo jeszcze Brytyjczycy chcą bardzo tam wpisać jakieś mocne sformułowanie dotyczące końca węgla, tak? I końca subsydiów dla paliw kopalnych. Co do subsydiów dla paliw kopalnych, mam wrażenie, że dużo stron się z tym będzie zgadzało. Z końcem węgla też wiele stron się zgadza, dlatego że tak naprawdę państw uzależnionych od węgla na świecie w dużym stopniu nie jest tak wiele. Natomiast są oczywiście kraje, które są od niego uzależnione bardzo, to jest na przykład właśnie Polska czy Republika Południowej Afryki, które na pewno będą tutaj bardziej oporne. A tak jak powiedział wcześniej Jan, jakby właściwie państwo muszą się zgodzić na każde słowo tej deklaracji, dlatego że ona musi być podjęta jednogłośnie. No i tutaj dochodzi do tego rozmywania, które trwa zwykle długo w nocy i pewnie albo w sobotę, albo dopiero w niedzielę w ogóle poznamy tą ostateczną deklarację. No ale gdyby się udało przeforsować jakby to przyspieszenie cyklu tych obietnic i ich rewizji, no i gdyby się udało rzeczywiście wysłać jakiś jasny sygnał dotyczący paliw kopalnych, w tym węgla, no to na pewno byłby sukces. My w takim razie będziemy w trójkę razem z Kasprem i z Janem na pewno obserwować dalej końcówkę tego szczytu i wrócimy do Państwa pewnie niedługo z jego omówieniem i z najważniejszymi konsekwencjami. Na dziś bardzo dziękujemy. Dzięki wielkie, Kacper, i dziękuję również Państwu oraz naszej wydawczyni Zosi Majchrzak. My widzimy się w następny piątek. Pamiętajcie o tym, żeby nas wspierać, oglądać dobrym słowem czy finansowo, bo to właśnie dzięki wsparciu naszych czytelników powstaje ten program, jak i inne nasze wydania, wideopodcasty, Środowy Widok z K2, Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi oraz czwartkowe Prawo do Niuansu. Na dziś to wszystko i my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.